Dzisiaj nie o sitodruku, a o projektowaniu graficznym. Chciałam przybliżyć postać Karola Śliwki. Jest to bardzo ważna osoba, jeżeli chodzi o projektowanie graficzne w Polsce. Skończył Wydział Malarstwa na Warszawskiej ASP w latach 50. Jego zawodowy debiut to udział w konkursie na projekt opakowania papierosów Syrena, gdzie zdobył pierwszą nagrodę. Później brał udział w różnych konkursach projektowych, gdzie czasami zdobywał wszystkie nagrody. Zaprojektował ponad 400 znaków graficznych, które są rozpoznawalne do dzisiaj i są ponadczasowe, na przykład dla Powszechnej Kasy Oszczędności, czyli dla PKO, dla Warszawskiej Fabryki Mydła i Kosmetyków Uroda, dla Fabryki Obuwia Kobra, dla Fabryki Obuwia Radoskór, ponieważ pochodzę z Radomia, ten znak widziałam bardzo często. Dla wydawnictw szkolnych i pedagogicznych.